Cześć! Chcesz zachować młodość skóry na dłużej? Może zastanawiałeś się nad kosmetykami z kolagenem? Zastanawiasz się może, jak one działają, czy faktycznie działają? A może zastanawiałeś się również nad suplementami diety z kolagenem? Dzisiaj dowiesz się, czy te wszystkie rzeczy faktycznie działają, czy mają wpływ na większą produkcję kolagenu w naszej skórze, bądź uzupełnienie ubytków, które już powstają już nawet po 25 roku życia. No i też się dowiesz kilku ciekawostek, jakie są alternatywne metody pobudzania kolagenu w naszej skórze. Także zostań koniecznie ze mną do końca, subskrybuj kanał i łapka w górę będzie mile widziana. Kolagen to jest białko, podstawowa taka substancja strukturalna, jak i podporowa naszej skóry. W naszej skórze, konkretnie w skórze właściwej, znajduje się kolagen typu pierwszego i trzeciego, więc to są takie najważniejsze typy kolagenów, a ogólnie typów kolagenów mamy multum, ale również znaczenie ma kolagen numer 7, ponieważ to jest składnik tych włókien zakotwiczających na skórę do skóry właściwej. Co ważne, kolagen występuje nie tylko w naszej skórze, ale również w mięśniach, stawach czy w kościach. Także jest to dosyć powszechna substancja w naszym organizmie. Niestety już po 25 roku życia, tak mniej więcej od 25 do 30, bo to oczywiście nie u każdego jest tak samo, zauważamy spadki tego kolagenu w skórze, co objawia się już pierwszymi zmarszczkami, spadkiem jędrności, elastyczności naszej skóry, no bo właśnie to kolagen w naszej skórze robi. Dzięki niemu mamy gładką skórę bez zmarszczek, jest wygładzona, elastyczna, no i niestety po 25 roku życia już przestajemy, nawet są takie teorie, produkować swój kolagen i korzystamy z naszych zapasów. No więc pytanie brzmi, co należy zrobić, żeby ten kolagen pobudzić do pracy, a w zasadzie pobudzić nasze fibroblasty, czyli komórki skóry właściwej do tego, żeby ten kolagen produkowały, bo to one właśnie się tym zajmują. Jest kilka sposobów i za chwilkę sobie o nich opowiemy. Nasz naturalny kolagen ulega degradacji również nie tylko poprzez wiek, że mamy go mniej, ale ulega degradacji przede wszystkim przez na przykład promieniowanie słoneczne, także ono jest bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o kondycję naszą skórę. Dodatkowo nieodpowiednia dieta bogata w cukry, papierosy, niewłaściwy właśnie taki styl życia może przyczyniać się do tego, że nasz kolagen również zacznie się słabiej produkować. Więc no, warto na to również zwrócić uwagę, ponieważ te wszystkie czynniki mają tutaj znaczenie, żeby nasza skóra była gładka dłużej i dłużej wyglądała młodo. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki z kolagenem, jak to faktycznie jest? Czy możemy uzupełnić te ubytki w naszej skórze, które już powstają, czy może niekoniecznie? Tak jak wiecie z wcześniejszych filmów, nie jest tak prosto, aby dana substancja wniknęła głębiej do skóry. Zazwyczaj te cząsteczki muszą być małe, bądź mieć odpowiednie nośniki. Nie jest to, krótko mówiąc, prosta sprawa. Nasza skóra jest taką barierą ochronną, która chroni nas przed tym, żeby właśnie różne substancje z zewnątrz, czy jakieś niepożądane czynniki wnikały do środka organizmu. Dlatego też z kolagenem właśnie jest taka sytuacja. On ma zbyt dużą cząsteczkę, co powoduje, że nie ma możliwości, żeby przedostał się do środka i nie ma takiej możliwości, żeby dostał się do skóry właściwej, czyli skąd on zostaje wyprodukowany. Także można się domyślić, że te kosmetyki z kolagenem po prostu nie działają, a przynajmniej nie działają w taki sposób. Nie uzupełnią tych ubytków, nie dostanie się ten kolagen głębiej, choćby nie wiem, co nam firmy wmawiały. Często te badania, które oni pokazują, to są badania po prostu sponsorowane. Nie ma na dzień dzisiejszy żadnych dowodów badań, takich ogólnych, niesponsorowanych, że faktycznie ten kolagen w kosmetykach działa w taki sposób. Natomiast kolagen jest dobrą substancją nawilżającą, ponieważ zatrzymuje wodę na skórkę i działa na powierzchni, czyli tworzy taką troszeczkę powłoczkę, tworzy taki filtr wygładzający tą powierzchnię, więc na pierwszy rzut oka rzeczywiście ta skóra może wydawać się nieco gładsza, no i przede wszystkim troszkę bardziej nawilżona, więc jak najbardziej kolagen w kosmetykach jest w porządku, ale nie w takim kontekście, że uzupełni nam te zmarszczki, te ubytki i tak dalej. No to w ten sposób on nie zadziała, ale wygładzi delikatnie, nawilży naszą skórę jak najbardziej. A co w związku z tym suplementami? Może od środka uzupełnić ten kolagen, żeby on zadziałał w ten sposób, żeby uzupełnił nam ubytki w postaci właśnie jakichś zmarszczek, brust i wygładził naszą skórę.
No tutaj sprawa też nie jest do końca jasna i nie jest tak kolorowa, nie jest tak prosta, jakby można było się spodziewać, ponieważ też nie ma dostatecznych badań, czy te kolageny rzeczywiście w tych suplementach diety działają. Jak wiemy, suplementy diety troszeczkę jest tutaj taka sytuacja, że one nie do końca są sprawdzane i po prostu nie mają obowiązku tutaj przekazywania informacji i badań na temat skuteczności. Więc nie zaszkodzi, możemy spróbować, natomiast czy efekt będzie? No, póki co nie ma takich jednoznacznych na to dowodów. Poza tym rzeczywiście jest tak, że jeżeli taki kolagen sobie spożyjemy w postaci takiego suplementu, no to też ten kolagen musi się strawić i to nie jest tak, że cały dociera akurat w konkretne miejsce, gdzie mamy zmarszczki, tylko po prostu rozpada się na aminokwasy, bo właśnie z aminokwasów kolagen jest zbudowany, jest to białko i część tych aminokwasów gdzieś nam trafi, ale niekoniecznie akurat do skóry, niekoniecznie akurat tutaj, gdzie chcemy. Więc to też trzeba się nad tym troszeczkę bardziej logicznie zastanowić, czy to w ogóle ma rację bytu. Też kolageny w suplementach diety mamy różne, mamy wołowy, mamy wieprzowy, mamy też rybi, więc ogólnie kolagen jest produktem odzwierzęcym, więc tutaj osoby, które unikają tego w swojej diecie, mogą mieć troszeczkę problem, ponieważ kolagen w roślinach nie występuje. I mówi się też o kolagenach roślinnych, ale to nie jest to samo. To jest po prostu coś, co substancja, która ma troszeczkę powodować działanie podobne do kolagenu, ale to nie jest to samo, więc na to nie dajcie się nabrać. No i warto wybierać na pewno hydrolizaty, gdzie ta cząsteczka jest już mniejsza. Natomiast tak jak wspomniałam, można spróbować, ale tutaj konkretnych dowodów na to, że to działa, nie ma. Także jeżeli chodzi w ogóle o dietę, czy uzupełnić tak naturalnie kolagen, nie tylko w suplementach, ale w naszej diecie, to musielibyśmy mnóstwo jeść tych produktów odzwierzęcych, gdzie ten kolagen się znajduje, żeby rzeczywiście te ubytki uzupełnić, więc tutaj też niestety w ten sposób nie damy rady tego zrobić. No więc co można w takim razie zrobić, żeby faktycznie wzbudzić pobudzanie tego kolagenu, pobudzić nasze fibroblasty do pracy. Są metody i są to metody kosmetyczne bądź z medycyny estetycznej, czyli głównie zabiegi. Zabiegi estetyczne, iniekcje, mezoterapia, igłowa, mikroigłowa, bardzo dobry sposób na pobudzanie kolagenu, ale też laser frakcyjny czy inne zabiegi. Dzisiaj mamy mnóstwo technologii, mnóstwo sprzętów, które pomagają pobudzić kolagen do pracy. Więc polega rzecz na tym, że musimy zrobić drobne, kontrolowane uszkodzenia, które powodują regenerację tej skóry i w ten sposób to działa. To jest tak naprawdę jedyny udowodniony sposób na dzień dzisiejszy, który rzeczywiście działa i powoduje to, że ta skóra rzeczywiście zaczyna produkować ten kolagen i staje się bardziej elastyczna, sprężysta, wygładzona. No więc mamy sposoby, ale jak widać niekoniecznie takie proste, to już są troszkę bardziej inwazyjne metody, ale one przynajmniej są udowodnione, że działają. Jeżeli chodzi o kosmetyki, suplementy, no to tutaj niekoniecznie. Dajcie mi znać, czy sami używacie kosmetyków z kolagenem, czy wiedzieliście o tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałam, czy używacie może jakichś suplementów z kolagenem, no i w ogóle, czy widzicie jakieś efekty, no bo to mnie najbardziej interesuje. Też chcę wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o kosmetyki, to może niekoniecznie ten kolagen sam w sobie działa w ten sposób, ale warto zwrócić uwagę na substancje, które ten kolagen mogą pobudzić do pracy, a to jest m.in. witamina C, bądź retinoidy, czyli retinol, retinol w kosmetykach, które rzeczywiście udowodniono, że pobudzają syntezę kolagenu, pobudzają fibroblasty do pracy. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy te substancje aktywne używali w naszej codziennej pielęgnacji. Już po 30 roku życia warto sięgnąć po retinal bądź retinol, a wcześniej jak najbardziej witamina C nam wystarczy. Więc to są takie substancje, które mogą pobudzić ten kolagen. One nie uzupełnią nam tego kolagenu w takiej czystej postaci, ale mogą jakby coś zainicjować. Podobnie jak te zabiegi kosmetyczne, o których mówiłam, więc w tę stronę bym poszła. Także co, na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!